Cześć! Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili łapkę w górę, ponieważ zostawiacie ich ostatnio bardzo dużo i moje statystyki ponownie wzrastają, co bardzo, bardzo mocno mnie cieszy, a chciałbym, żeby mój kanał się rozwijał. Ponadto, jeżeli nie subskrybujecie, to też zasubskrybujcie, ponieważ ostatnio, nie wiem, ludzie odsubskrybują mnie, ale ostatnio jest coraz lepiej, kiedy o tym mówię, więc bardzo bym o to was prosił, bo to też jakby rozwija kanał. Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii The Elder i w dzisiejszym odcinku to jest drugi odcinek i jeszcze nie byliśmy w Elderze i to jest strasznie słabe, że w pierwszym dniu nie byliśmy w Elderze, no tylko, że pójście do Elderu wymaga również pójścia do Netheru, to wszystko dlatego. I to dosłownie pójścia, można zebrać to co trzeba i za kilka minut wyjść. No i teraz będziemy, skoro zobaczymy, mamy w ogóle żelazną zbroję, co to jest? What? A, to są te rzeczy z właśnie Etheru, które można sobie pozakładać. I ja muszę znaleźć jeziorko lawy, ponieważ no mam tutaj wszystko przygotowane. Tak naprawdę mógłbym tam już wejść do środka, bo przecież tam są własne surowce i tak dalej. Ale no właśnie jest taki problem, że nie mam lawy. Nigdzie też, no po drodze pewnie gdzieś widziałem lawę, ale chodźmy po prostu... Czekajcie, czy ja będę miał żelazo na ten, na wiaderko, bo o wiaderku to ja nie pomyślałem, zapomniałem o wiaderku. Chodźmy to zobaczyć. Chodźmy zobaczyć, czy będą trzy żelaza, bo wydaje mi się, że nie. Dobra, są trzy żelaza, no to całe szczęście, ale to są tylko trzy żelaza. To są dokładnie trzy żelaza. Dobra, to nic. Weźmy sobie w taki sposób i pójdźmy na wyprawę znaleźć jeziorka lawy, bo potrzebujemy. Myślę tak sobie, o, dobra, szybko do domciu, szybko do domku. O, creeper, ale beka. Kurczę, tak nie zauważyłem, że się noc robi. Zastanawiam się, jak daleko od bazy udałoby mi się znaleźć takie jeziorko, w sensie, czy 5 minut drogi wystarczy, ponieważ, no jakby widzicie, mam, no nie zabieram ze sobą łóżka, wiecie dlaczego? Już wam mówię dlaczego. Ja nie pamiętam, w sensie, jak pójdziemy do Etheru, to chciałbym mieć respawn point w tym miejscu dokładnie, w którym teraz mam, czyli w naszym domciu, nie? I jeżeli rozwalę łóżko i się prześpię w drodze, to tam będzie oczywiście respawn point i jak go zniszczę, to tego respawn pointu nie będzie. Tylko problemem jest, że ja nie mam pojęcia, czy wystarczy kliknąć łóżko tak jak w 1.16, czy jeszcze nie, czy jeszcze trzeba tutaj po prostu się przespać, żeby ten respawn point się zapisał. I tego nie wiem, chciałbym to wiedzieć, ale nie wiem i się tego nie dowiem. No i właśnie dlatego, dlatego się boję po prostu zabierać jakiekolwiek łóżko, jakkolwiek ingerować w łóżko w tym momencie. Pamiętam, że na modyfikacji Cyclic jest taki przedmiot jak śpiwór, który możemy zabrać ze sobą i wtrzymamy go w ekwipunku, nie trzeba go nigdzie sadzać i możemy zasnąć, że oglądaliście chyba, no i Enigmatikę i chyba Fantastyczny Minecraft, to wiecie o jakim śpiworze mówię, że rzeczywiście istniał taki śpiwór. No, a tyle, że... Okej, okay. Sprawdźmy. Tam się coś pali. O, tam się coś pali. Widzowie, to jest dobry znak, bo jeżeli tam się pali drzewko jakieś, to... To znaczy, że tam może być lawowe jeziorko. Jeszcze raz, gdzie? Tam, nie? Dokładnie. Nad krzyżykiem w tym momencie, nie? Tutaj się pali, no. No i śpiwór, niezależnie od tego jak fajną rzeczą było, był niezależnie jak się go kraftowało, miał coś takiego, miał opcję, że za pomocą jednego przycisku myszy, który tam można było chyba sobie ustalić, nie pamiętam który to był domyślnie, można było sobie przełączyć, czy ma on zapisywać respawn point, czy ma tego nie robić. I to jest świetne, ponieważ czasem chcę się po prostu przespać w łóżku, a nie chcę, żeby ono mi zapisywało respawn point. Chcę, żeby respawn point był stary. Jest to jeszcze lepsze o tyle, o ile rozwalenie łóżka niszczy twojego respawn pointa i nie wraca do poprzedniego, tylko go niszczy, niszczy kompletnie. I to jest mega słabe na przykład. Gdzie tutaj się paliło? Tam. O, okej. Okay. O, okej. Okay. Czy tu jest najprawdopodobniej już po prostu jeziorko lawy, no? Poka, poka jezioro. Poka jeziorko, no i jest, no i proszę bardzo. Dobra, zapisuję sobie tu. Nowy. Jeziorko lawowe. Dobra. Co ja mówiłem?
Zobaczcie, ponieważ jak łóżko daje nam respawn point, no i chcę dokończyć, że... tam to już dokończyłem XD. Jak idziemy spać do łóżka, to ono zapisuje nasz respawn point przypisany do konkretnego bloku łóżka. I ten blok łóżka się oczywiście resetuje za każdym razem, ponieważ no tak działają bloki w Minecrafcie, że jeżeli je zniszczymy, to się resetują. Zamykają się też ich ekwipunki, więc na przykład dlatego bloczek już nie ma ekwipunku, dlatego rzeczy, które na przykład piec miał w sobie, wypadają po zniszczeniu pieca. Ale no oprócz shulkerów, shulkery to są jedyne bloki, które tak nie mają, ale one są zaprogramowane specjalnie, żeby tak nie miały. Ale w każdym razie wtedy też znika nasz respawn point, zamiast się cofnąć do poprzedniego. No i kiedy właśnie śpimy w podróży, to właśnie w taki sposób niszczymy sobie praktycznie spawn point, bo zabieramy to łóżko od razu, no i już nie ma żadnego spawn pointa, będziemy się respić w domyśle, więc... śmierć w podróży byłaby czymś, no, bardzo niefajnym. I wiecie, co ja sobie myślę? Ja sobie wezmę w ogóle to wiaderko, nie? Nie mam zapalniczki. Dobra. Pokażę wam, jak odpala się portal bez zapalniczki. Zjedzmy sobie. I teraz musimy wrócić tam z powrotem. Trzcina! Nie widziałem tego tutaj wcześniej. Ty, biorę se. Kurde, patrzcie na to. Zetnijmy to i niech to sobie tutaj rośnie dalej, no. No i taki śpiwór nie ustawiający nam waypointa, respawn pointa, nie tylko sprawia, że... nie będziemy mieli tamtego respawn pointa. On sprawia też, że ten respawn point nie zostanie nigdy zniszczony, czyli że nadal będziemy mieli respawn point w starym miejscu starego łóżka, w sensie tam, gdzie było łóżko wcześniej. I to jest genialne rozwiązanie, które ze względu na to, że wiecie, samo łóżko w sobie no jest łóżkiem i go nie trzeba zmieniać, a jakby to, że ustawia twój punkt odrodzenia, to jest, wiecie, taka meta gry, no i przez to to można byłoby zmienić. To można byłoby zmienić, żeby można było sobie ustawić, mimo że to jest tylko łóżko, ponieważ łóżko samo w sobie i tak w rzeczywistości, wiecie, możecie się przespać na łóżku, ale w rzeczywistości nie możecie się odrodzić tylko przy łóżku, nigdy się nie możecie odrodzić tak w ogóle, więc dlatego, no... powinno to zostać zmienione, tak sobie myślę. Dobra, ty sobie to zostań lewo na chwilę, a ja pójdę po wodę. Wodę też by się przydało trzymać na przykład gdzieś obok tutaj albo coś. No. I mamy teraz w tym momencie tutaj portalik. I teraz pokażę wam, jak można go odpalić sobie. Całkiem łatwo, ale troszeczkę potrzeba tutaj wyczucia czy umiejętności, cokolwiek. No, w każdym razie bierzemy, stawiamy tutaj deski. Obok stawiamy lawę, ponieważ dowolny ogień może zapalić portal, więc jeżeli te deski się zapalą, to może się ten portal odpalić. I tutaj jest waypoint, więc ja natychmiast wracam do domciu, żeby się przespać tak szybko jak się da. A tamto może się odpali, może nie, niech się odpali najlepiej. Uff, dobrze, że mi się udało. Haha, głupi szkielet nie wie co zrobić ze sobą, bo płonie, haha. Byćmy może go zamordować, żeby może jakąś strzałę czy kość zdobyć. A, no albo na przykład dlatego. 8 poziom, kurde, nie, no niezły poziom. Nie, no żartuję oczywiście. Przydałaby mi się sztabka żelaza, wiecie na co? Na tarczy by mi się przydała sztabka żelaza. Przydałaby mi się te dwie sztabki żelaza, no. Kurde, żelazo jest użyteczne w Minecraft. Kurde, nie mam niestety żadnej z tych rzeczy. No bo odłóżmy może, a może zabierzmy nawet bym powiedział. Zabierzmy to, zabierzmy to. Patyczki, dobra, weźmy te patyczki. Cobblestone też może zostać. No wiadro muszę wziąć ze sobą. No i to chyba tyle, co potrzebuję w tym momencie. A wracamy się tam. No nie zapaliło się, to może więcej lawy po prostu. Więcej lawy. No i idealne rozwiązanie, dobra, może zabierzmy to. What? Co? Okej. Okay. Dziwne. Nie wiedziałem, że lawa też tak robi, w sensie, że aż tak. O. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Mamy ogień, czyli złapaliśmy ogień. Jeżeli to się spali, ja może zachowam ten ogień, spróbuję go przynajmniej zachować, jeżeli da radę, bo bym chciał bardzo. Jeżeli teraz ten bloczek się spali, to wiecie co to znaczy? To znaczy, że portal się po prostu odpali. Chyba. Chyba, że tego nie może być, poczekajcie. Chyba teraz się zapali dopiero.
Chyba? Bo ja wiem, jak to działa. Nie, nie zapaliło się, ale głupota, co? Nie, no to jeszcze raz, no ziomek. No serio, ale beznadzieja. Zgasz sobie, bo tak. Wyobraźcie sobie, że wasz dom się zapala, nie? No, wam macie drewniany dom i z jakiegoś powodu się zapala, na przykład piorun w niego walnął, nie? No to, to co? To patrzycie sobie i mówicie sobie, spokojnie, spali mi kilka bloczków i w sumie zgaśnie. Czy patrzycie i mówicie, o nie, pożar, zaraz dosłownie wszystkie bloczki drewna spłoną z jednego ognia, muszę je ratować. No powinny wszystkie bloczki drewna spłonąć, a nie spłonęły żadne. Znaczy kilka spłonęło. O, dobra, po raz kolejny, dobra. No. Super. O, idealnie, dobra, troszkę to zajęło i kawałek lasu został spalony w tym procesie. Ale dobra, nareszcie udało się. Tylko będzie troszeczkę okolice portalu lagować przez ten czas, kiedy będziecie jeszcze wszystko palić. Ale myślę, że to nic. Dobra, uprzątnę tu troszeczkę, żeby może odzyskać troszkę drewna też. No i to jest tak naprawdę eskapada do Netheru w te i z powrotem. Tak naprawdę dosłownie, bo spędzimy tam kilka minut tak naprawdę. No czego potrzebujemy? Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, potrzebujemy 14 bloków glowstone'a lub 56 glow dustu. Zamiennie można powiedzieć. I zobaczcie, jaki ten Nether jest ładny i przyjemny. Widzicie? Stary Nether, biedny, ubogi, żadnych, ale no, żadnych surowców, niczego tutaj nie ma, ale za to zero niebezpiecznych mobów. No dobra, kilka ledwie niebezpiecznych mobów, ale które się pojawiają tylko w określonych miejscach, no poza gastami, ale gasty i tak tylko gasty nie są takie niebezpieczne, nie? Teren się ładnie całkiem generuje. Wszystko mamy i mamy jeden biom, więc wszystko mamy pod ręką. No kurde, życie jak marzenie tak naprawdę. Dobra, mam 54, a miał być 56, tak? Proszę? Dobra, 56, idealnie. Proszę, nie wiem po co powiedziałem proszę, ponieważ potrzebowałem dwa. A Glowstone, czy też jasnogłaz, ma... No musi wydrobić od 2 do 4, 2 minimalnie, więc niezależnie od tego, jaki się tam wynik pojawił, i tak musiałem dostać co najmniej 2, więc jest git. O nie, noc, zapomniałem o tym, kurde, nie, to bym sobie przesiedział tę noc w Netherze, wiecie? Ostawcie mnie, moby. Ja idę do łóżka, wynocha. Wynosić mi się stąd. Idźcie sobie. Idźcie sobie. Zjedzmy może mięsko, póki mam 4 głodu. Okej. Okay. O kurde, nie wygenerowane zdrowie? Ty wilki jakieś. One idą na jakąś owcę pewnie, ale beka. No i cóż, no niestety. Ten portal będzie musiał zostać przy tym jeziorku lawowym. Czy będę szukał diamentów? Nie, idziemy od razu do Etheru dzisiaj. Za chwilkę sobie wejdziemy, tylko będziemy tam kilka minut zaledwie, bo zaraz muszę kończyć odcinek, wiadomo, troszeczkę mi to zajęło. No i... no niestety nie będę miał diamentów, przez co nie będę miał chyba enchantingu, chociaż może zaradę to jakoś załatwić w inny sposób za pomocą tego moda, nie wiem, zobaczymy, ogarniemy sobie jeszcze na przyszłość. Stóp podszedł pająk, który mnie teraz chce zabić, nie, on już nie chce mnie zabić, tak, z tego co rozumiem, ale ja go chcę, essa ziomek, no elo, dobra, mięsko, może się przydać, chętnie. Przydać, bo ja wiem, może się przydać. Chciałbym te deseczki raczej zamiast tych teraz, bo dużo ich naprawdę straciłem, ale to jest tylko na chwilkę pójść i pokopać więcej troszkę. Dobra, może 15 stejków. No i co, robimy to, glowstone dust, zamieniamy to wszystko na glowstone'a. Nie wiem, czy mogą być rogi puste, czy nie, ale no nie będę ryzykować, bo po co mam się wracać do tego netheru. Chodźmy sobie tutaj. Myk. 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 I tam mamy gotowy portal i jego już nie muszę na całe szczęście odpalać. Jemu muszę zaledwie do środka wlać taką normalną jeziorkową wodę. Proszę bardzo. I mamy normalnie portal. Co, nie ma animacji? Możliwe.
ma jeszcze stary dźwięk z Minecrafta. Nie wiem, czy Edelman ma nie taki stary dźwięk z Minecrafta. Wiem, że kilka nowych dźwięków ma. Chyba na Advancementy ma nowe dźwięki, wiecie? Też. Dobra, weźmy sobie... No, dobra, dobra. Tam będzie dużo drewienka w tym świecie, więc o drewno już nie będę musiał się martwić tak naprawdę. No to co? Chyba wchodzimy do środka, nie? Wchodzimy. Ascending to the Ether. Wzbijamy się w Ether. Wydaje mi się, że... Bo ogólnie to są takie latające wyspy. Jak się z nich spadnie, to chyba wracamy do świata tak naprawdę. Tak mi się wydaje, wiecie? Ale nie jestem pewien. Dobra, ładuje się. Troszkę długo się ładuje, szczerze mówiąc. Oj, troszkę bardzo długo. O, słyszeliście? To był odgłos pierwszego advancementa. No. Tak się prezentuje Ether. Możemy wracać. O, tam jest super, tam jest dungeon drugiego chyba poziomu, który będziemy bardzo potrzebowali, wiecie? Troszeczkę są chyba jeszcze TPS-owe lagi, jak możecie zobaczyć po tym takim latającym stworku. O, widzieliście? Teraz dużo lepiej. Nie wiem, które stworzenia są niebezpieczne, a które nie. Wiem, że tutaj mam drewienko, a to jest inne drewno, ja myślę, że to będzie ten, złoty dąb. Ja bym chciał złoty dąb, który jest tam chyba, tak? Tam jest złoty dąb. A to jest co? Skyroot, tak? Chyba to się drzewo nazywa. Czekajcie, weźmy sobie do środka, zetnijmy sobie to drzewko. Skyroot log, no, dobra. To będziemy takiej desek używać, tu myślę. No. Aether dirt. W środku powinien być jakiś kamień chyba pod spodem, nie? Czy coś takiego, zaraz sobie sprawdzimy. To jest w ogóle wir. Taki wir. On może nas zakręcić tak śmiesznie. Okej. Mam spadochron taki, który ma 20 użyć. Kurde, czy to mój koniec? Czy ja umarłem właśnie w tym momencie? Nie, patrzcie, ja, tak jak jest tutaj, rzeczywiście wracam się do tego świata. Całe szczęście tak naprawdę. Portalix jest... to chyba pode mną jest dokładnie Portalix, nie? Dobra, ten spadochron jest złoty, on ma chyba 20 użyć. Waiting for server. Kurde, trochę chyba dużo też tutaj TPS-owe spadki są w tym momencie. Albo po prostu OneProbe nie potrafi odczytać tego paraszutu. Nie, chyba to po prostu OneProbe nie potrafi tego paraszutu odczytać, bo na przykład owce się ruszają normalnie. Dobra. Okej, czyli spadnięcie nie jest takie niebezpieczne, ale co mnie zrzuciło? What? Jakiś mobek musiał mnie zaatakować i zrzucić, ale to było dziwne. O, Book of Lore w ogóle, item. No możemy tutaj sobie wkładać różne przedmioty i będziemy mieli napisane niektóre rzeczy. Najlepszy spadochron w Etherze, ma 20 użyć i jest zrobiony z złotych tych AR chmurek, właśnie z tego. Tego można byłoby troszeczkę sobie nazbierać. A są jakieś inne? Parachut. A, jest jeszcze zwykły. Okej. Ja wejdźmy do środka z powrotem. Czy to ty mnie zaatakowałeś? Tak, patrzcie, to ten typiarz mnie zaatakował. Ja nie wiem, że on atakuje gracza. Tylko on nie może mnie zadać obrażeń, tak? No, strzel? Czy coś? No. No kurde, nie może mnie trafić, ale beka. No kurde, gałganiarzu. No jaki on jest upośledzony. Co tam jest? Jakiś wir. Jakiś czarny. Rozwiał się właśnie. Okej, to było dziwne. Czemu on był czarny? What? No atakuj mnie. Atakuj. Atakuj mnie. Dobra, nie chce mnie atakować. Nie, to nie. No, ma tu jak widać jest rzeczywiście taki kamień. No i no. No nie wierzę po prostu. Tak, on może mnie całkiem mocno odepchnąć, szczerze mówiąc. Okej. No, nie wierzę po prostu. No bardzo mocno tak naprawdę może mnie odepchnąć. To ja wolałbym się nie angażować w bitwę z tymi potworkami. W sensie, co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić w tym momencie. To jest kamień, chciałbym go wykopać. No, to nie jest kamień. Holy stone. Nie, to jest kamień, okej. To jest jakieś łatwiejsze do wykopania niż normalny kamień Minecraftowy, no. Taki overworldowy, normalnoświatowy. Bo no, dużo szybciej się go kopie, nie? Holy stone. Czy mogę sobie zrobić jakieś specjalne rzeczy? Bo ja tutaj, jak wcześniej już sprawdziliśmy, są takie akcesoria, nie? To są różne rodzaje właśnie takich akcesoriów. Tylko nie wiem, czy one są kosmetyczne, czy może coś znaczą. Nie mam pojęcia. Dobra, holy stone. Inkubator, okej, inkubator można z tego zrobić? Nie, nie wiem. Ambrosium Shard, nie pamiętam jak to się zdobywa, ale rzeczywiście było coś takiego. Miecz, okej, możemy kamienne narzędzia zrobić, takie specjalne. Zastanawiam się, czy, no taki kilofix to bym sobie nawet chyba zrobił, może no.
Coś jeszcze? Freezer, lodówę? Lodówę mogę zrobić, okej. Okay. I altar, czyli ołtarz jakiś. A skrzynkę mogę zrobić? Mogę zrobić... Aha, no to nie jest drewno. A czy z tego drewna mogę skrzynka zrobić? A mam tutaj drewno, przecież no tak. No to zróbmy sobie taką prowizoryczną bazę, taką terenową. Weźmy sobie... Nie mam craftingu, to zróbmy sobie crafting w takim razie. To tutaj crafting. Dwie skrzyneczki, żeby jakieś przedmioty stawiać. No, czy ty się uspokoisz? Ja będzie. Dobra, to będzie ta skrzyneczka. No i tu było, że kilka rzeczy, takie jak te na przykład, no. Ten paragon, chciałem powiedzieć, parasol? Spadochron, będę musiał zawsze mieć przy sobie. Ten mob się nazywa w ogóle Zephyr. Zephyr to nie jest jakiś taki rodzaj jedzenia? Jakiś taki deser, taki śmietanowo, no... Zephyr po prostu. Może to był kefir. Ale nie wiem, ale chodzi mi o coś innego niż kefir właśnie. O Zephyr. Dobra, więc tak. Nasz plan. Będziemy musieli udać się do brązowego dungeonu, ale zanim to zrobimy, będziemy musieli inne rzeczy zrobić. To jest srebrny dungeon, o ile pamiętam, więc tutaj nie. Tutaj jeszcze nie. Brązowy dungeon to jest taki w ziemi dungeon, taki. Nie wiem, czy go znajdę, nie widać go. Może go nie widać rzeczywiście. Może go być nie widać rzeczywiście. Ale... te zefiry... Zastanawiam się, czy łuku nie będę potrzebował tutaj. Ten mob ma tragiczną celność, tak w ogóle. Nie wiem, czy to jest celowe, czy może, nie wiem, autor moda ma jakiś problem z, wiecie, takim algorytmem. Jakoś to już nie działa na mnie, widzicie? Patrzy, strzela we mnie. A, dobra, nieważne. Będę potrzebował łuku jednak, żeby zabijać te potworki, bo one są nie do zniesienia tak naprawdę. Można by tak powiedzieć. Są te takie złote chmurki, z których właśnie robimy spadochrony, takie jak te. No dobra, ale ja sobie myślę, że... Wróćmy sobie tutaj, no. No i cóż, będziemy go zwiedzać w następnym odcinku, tak sobie myślę, wiecie? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro o 18. Widzicie, Eder? No to już jesteście zadowoleni, prawda? No i będziemy właśnie sobie tamten świat zwiedzać i robić w nim różne rzeczy. Są tam też surowce, takie jak Gravitite czy Zanite, więc będziemy mieli tam co robić. No i cóż, jutro o 18, tak, przegląd modów, powinien być mod... Mogą być dwa mody potencjalnie, bo nie wiem, czy ten pierwszy mod jest na tyle duży, żeby ogarnąć po prostu, żeby jeden odcinek zająć, nie? Tam 20-25 minut chociażby. Więc jeżeli nie, no to będą dwa mody. No i cóż, zapraszam was bardzo do oglądania tam. No a ja póki co teraz zmykam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć!